Cześć, tu Kaskad. Jesteśmy na pierwszym dniu Pyrkonu 2015. Jesteśmy na Międzynarodowych Targach Poznańskich, oczywiście w Poznaniu. Tu przyszedł do mnie bardzo uprzejmy cosplayer, przebrany za siebie. Znamy go też pod imieniem Bartek. Chodźcie, przejdziemy się, zobaczymy, co się dzieje na placu. Jak widać, kotuje się tu sporo ludzi, którzy poprzebierali się za swoje ulubione postaci. Chodźcie, zobaczymy. O, jest tu pan w koszulce Spidermana. Tam jest Yoshimitsu, idziemy do Yoshimitsu. Tutaj jest mało jednak ludzi, którzy są związani z graniem na konsolach. Więc na pewno będzie fajnie spotkać postać z Tekena. Czekajcie. Cześć, Yoshimitsu. Siemanko. Co tam u ciebie? Jak Tekken 7 się zapowiada? W zasadzie ja nie wiem, bo w sumie to jest mój pra wnuczek, bo ja jestem Soul Calibur, jakby nie patrzeć. Ale powiem to tak, nie mam mnie tam póki co, ani nikogo innego, tego się martwimy. Dlatego się martwimy, prawda, ale trzymam kciuki, żeby Yoshi był w Tekkenie. Trzymaj się, miłego Pyrkonu. Jesteśmy w kuchni na Pyrkonie. Jest całkiem wesoło. Słuchajcie, panowie, co robicie dzisiaj? Zupę. Dzień dobry. Mówi Sandman z GameDot. Chciałem, właśnie szukam ofiary. Ale nie widzę nikogo, bo zobacz, jak się pusto zrobiło w ogóle. Przepraszam. Jak się podoba Pyrkon? Super. Dzięki. Cześć, jak ci się podoba Pyrkon? Jest świetnie, świetnie. No rewelacja, rewelacja. Kurczę. Jesteśmy z panem Adamem Kuleszą, twórcą tego wspaniałego modelu Star Destroyera z Gwiezdnych Wojen. Proszę nam powiedzieć, jak długo zajmuje tworzenie takiego modelu? Ten model był budowany przez 3 lata. Zbudowałem go dla siebie po prostu jako, żeby mieć coś z Gwiezdnych Wojen. I to zostało tak potem potraktowane przez fanów, że zostało pokazywane, bo ktoś się komuś powiedział, gdzieś poszła fama i zaprosili na jedną, drugą, trzecią wystawę i teraz mamy efekt tego właśnie domina. Witajcie, jesteśmy na Pyrkonie cały czas, jesteśmy na stoisku GameDot, czyli na naszym rodzimym stoisku. Teraz podejdziemy tutaj do naszych kolegów, którzy sprzedają. Jak Pyrkon, panowie? Doskonale. Dobrze idzie? Bardziej gry pecetowe czy konsolowe? Różnie, wiesz, zależy od odbiorców. Fani mangi raczej biorą konsolowe tytuły, szczególnie japońskie. Większość graczy, a przynajmniej duża część, skłania się w stronę peceta. A jak ze sprzętem schodzi? Idealnie. Dobry sprzęt w dobrych cenach zawsze schodzi. Te Nazgule to bardzo samotne istoty i one potrzebują miłości. Jak Pyrkon wam się podoba? Świetnie. Świetnie? Świetnie? Tak. Tak. Dzięki. To jest moja broń. Nazywa się Rensen Ho-chan. I... Jeszcze raz? Rensen Ho-chan. Tak, tutaj królowa nowa. Cersei może być prawie. Oklaski nawet tam dla niej. Tam są oklaski, tam trochę inne rzeczy się dzieją. W każdym razie Gra o Tron jest fenomenem kulturowym, dużo ludzi o tym mówi, dużo ludzi się jara. I co w tym jest fajnego, powiedz szybko? Powiem ci szczerze, jest, jak to powiedziała Penny w Big Bangu, jest seks i są smoki. To wystarczy, mówisz? Myślę, że tak. Ale jest dużo takich książek i dzieł, które to zawierają, a jednak nie są takim fenomenem. Powiem ci tak, albo jest seks, albo są smoki, to łączy seks i smoki. Rozumiem, a co powie nasz czołowy Chewbacca? Ko mnie jest pan, który ustawia tutaj pełno osób związanych z Adventure Time. Cartoon Network tutaj silnie reprezentuje swoje marki. I jak widać, jest całkiem niezwykłe to widowisko. Wszyscy skaczą na piłkach do skakania z takimi dwoma dydolami. Jest całkiem sympatycznie, zobaczcie zresztą sami.
łapki w górę. O, i nakręcimy to teraz na żywo. Tak jakbyście byli największymi fanami Adventure Time tutaj, na perkonie. Ever. Jest dobrze. Przepraszam, przepraszam, jedno podstawowe pytanie. Jak wam się podoba Pelikon? Jest super! Jest świetnie. Cudnie! Ale nie musicie tak, możecie powiedzieć szczerze. Nie no, jest fajnie. Jest szczerze. A, to się pierwsze spotkaliśmy. A, nie możecie ruszyć się z miejsca? Tak jest w umowie, że macie stać w tym tutaj, w tym miejscu? Jesteśmy tak okupowani. Zresztą wasza obecność w tym świadczy. Jak Pelikon? Bardzo dobrze. A ty też jesteś tego samego zdania? Хорошо. Хорошо. Zaswój dnie! Jak ci się podoba? Bardzo! Jest super! Może poczekam aż skończą, bo nie chcę im psuć rytmu. O co tutaj chodzi? Dlaczego walicie w stół w sumie? No? Bo lubimy. Jest to tribut. Zawsze coś, co można walić. Jest to tribut dla Queens. Jesteśmy fanami muzyki rockowej. To jest, a to są jakieś zasady tej gry, że trzeba wybijać jakiś rytm, czy trzeba coś robić? Jest. Pokazujemy gesty, które są. Musimy nadawać swój i przeciwnika. I jak się nazywa ta gra? Palce w pralce. Palce w pralce. Jak Pyrkon? A to nie jest PGA? To jest Pyrkon. No to fajnie, aczkolwiek myślałem, że to jest PGA, więc się zawiodłem troszkę, ale jednocześnie jest fajnie. Ale zobacz, ile tu jest gier planszowych. O, 5 sekund, to jest fajna gra. Też, jak masz znajomych, których bardzo lubisz, potem możesz ich nie polubić, bo ci robią na złość. W takich grach? Zazwyczaj w grach planszowych traci się znajomych. Czemu? No, takie są zasady, nie grałeś w Monopol nigdy? Jak leci? Dobrze. Co się stało? Czemu klęczysz? Oberwałem. I teraz jak długo musisz klęczać? A skończę. Aha, i nikt nam nie czaśnie na razie. Nie. Tajemnicza gra ze strefy retro. Powiedzcie, w co gracie. Jakieś bongosy. Co? Jakieś bongosy. Tak, to są bongosy, czyli Donkey Konga. Gra z GameCube'a, tutaj proszę, czarny GameCube, piękna konsola podłączona do wyświetlacza, który daje taki efekt, że jak ktoś przechodzi, to nie można grać, ale już można. I teraz dzieje się magia, zobaczcie, co się dzieje. Maciej, może pomożesz? Patrzcie, Maciej też gra. Też na bębnie. Maciej, masz ładny bęben? Tak, jak mi idzie. Idzie mu dobrze. Cześć, jesteśmy na Pyrkonie cały czas. Spotkaliśmy kolegę z telewizji. Cześć. Z gry TV, to jest Head, Szymon Libert. Tak, witam. Właśnie próbuję jakoś znaleźć jedzenie, bo pensja dziennikarza growego nie jest za wysoka. Bardzo dobrze to rozumiem, dlatego przyjechaliśmy na Pyrkon, który nie jest targami growymi. Trzeba jednak łapać, co się da, prawda? Trzeba łapać okazję i płynąć z wiatrem. W porównaniu do zeszłego roku trochę więcej ludzi, przede wszystkim przebranych. Ładniejsza pogoda. No, a, też, ale kto na pogodę patrzy? Nie, no co roku w takich warunkach. Lepiej, ci, co siedzą tam na browarze, im to tam zależy. No tak, no pogoda sprzyja takiemu biciu. Ale naprawdę, czemu założyliście mi kask? Ja się boję, nie wiem. No, poczekaj, no zacznę, jakie pytania znaleźć, to ci powiem. Dlaczego? Ale to jest... Być, wiesz. My robimy montaż już teraz i zadaję tylko jedno pytanie. Jak planujecie uratować księżniczkę? Księżniczek jest wiele, no. Jedna zginie, poszukamy drugiej. Kto dostanie księżniczkę? A to już zależy. Mario czy jego brat? Zależy, na ile księżniczka będzie odważna. No. Bo może będziemy mogli się podzielić. Dokładnie, no słuchajcie. Księżniczki muszą być odważne. Księżniczka jest niezłą ladacznicą.